Każdy zwycięski projekt zaczyna się od dobrego pomysłu. Aby przełożyć te pomysły na nowatorskie rozwiązania, Unia Europejska przeznaczyła 95,5 miliarda euro na program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji Horyzont Europa. Krajowy punkt kontaktowy w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju został powołany do tego, aby wspierać polskie jednostki naukowe, firmy, administracje oraz organizacje pozarządowe w procesie ubiegania się o środki z programu Horyzont Europa. Organizujemy dni informacyjne, szkolenia, konferencje, a także doradzamy, jak efektywnie przygotować wniosek i oferujemy wsparcie na różnych etapach realizacji projektów. Bezpłatną pomocą służą również doświadczeni eksperci, posiadający wiedzę w zakresie tworzenia konsorcjów, koordynacji oraz rozliczeń finansowych projektów. Eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego to osoby oficjalnie mianowane przez Komisję Europejską i pełniące funkcje National Contact Points oraz delegatów do komitetów programowych. Ściśle współpracują z Komisją Europejską, dzięki czemu posiadają najbardziej aktualną wiedzę na temat programu i ogłaszanych w nim konkursów. W 2022 roku Krajowy Punkt Kontaktowy wyłonił w drodze konkursu 6 horyzontalnych punktów kontaktowych, tworzących wspólnie z Krajowym Punktem Kontaktowym spójną sieć wsparcia w całym kraju. Każdy z horyzontalnych punktów kontaktowych prowadzi swoją działalność w jednym z 6 makroregionów Polski. Dzięki lokalnemu umiejscowieniu eksperci z tych punktów dostosowują metody pracy do specyfiki potrzeb poszczególnych makroregionów. Uzupełnieniem wsparcia oferowanego przez Krajowy Punkt Kontaktowy i horyzontalne punkty kontaktowe są utworzone w 2022 roku branżowe punkty kontaktowe. Zlokalizowano je przy wybranych instytucjach sieci badawczej Łukasiewicz. W programie Horyzont Europa są do zdobycia prestiżowe granty, ale konkurencja jest ogromna. Aby najlepiej przygotować wniosek, z pomocą przychodzą eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego oraz inne powiązane podmioty tworzące kompleksowy ekosystem wsparcia. Jesteśmy dla Państwa. Można do nas pisać, dzwonić lub umówić się na bezpłatne konsultacje.